2 listopada obchodzimy wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Jest to również dzień liturgicznego wspomnienia błogosławionego Piusa. Jego rodzicami byli Józef i Filomena. Urodził się jako czwarte z 6 dzieci 29 kwietnia 1868 roku w pobliżu Rimini, w regionie Emilia-Romana nad Morzem Adriatyckim, we Włoszech. Gdy miał 6 lat, zmarł jego ojciec. Osierocony i pozbawionej środków do życia rodzinie pomógł wujek. W wieku 7 lat rozpoczął naukę w szkole przykościelnej. Był dobrym, pobożnym dzieckiem. Już jako dziecko uczył katechizmu inne dzieci. W wieku 12 lat poznał księży pasjonistów i pragnął przyłączyć się do ich wspólnoty. Zafascynowała go ich posługa w sanktuarium maryjnym w Casale. Przyjęto go do wspólnoty, gdy miał 14 lat. Nowicjat rozpoczął 12 maja 1983 roku, przyjmując imię Pius od świętego Alojzego. Był pokornym, gorliwym, radosnym zakonnikiem. Dużo wymagał od siebie, pragnąc coraz bardziej i lepiej kochać Pana Boga. Poważnie i gorliwie przygotowywał się do przyjęcia święceń kapłańskich. Przerwała je choroba. W wieku 19 lat zachorował na gruźlicę. Wtedy była to choroba nieuleczalna. Zmarł po 2 latach, 2 listopada 1889 roku, mając zaledwie 21 lat. W czasie beatyfikacji 17 listopada 1985 roku tak o nim mówił święty Jan Paweł II. Młodzieniec, który jak dobra sól dał życie za swoją ziemię, za swój lud. Ofiarował życie za Kościół, papieża, za nawrócenie grzeszników, za swoją Romanię. Brat Pius odnalazł fundamentalną wartość swego życia zakonnego właśnie w darze złożonym z samego siebie. Ten zasadniczy rys jego osobowości ukazał się świadkom w momencie śmierci, kiedy z pełną świadomością bliskiego odejścia, cały się oddając, by wypełnić doskonale swoją ofiarę dla zjednoczenia się z wolą Boga, złożył ją za Kościół, a zwłaszcza dla dobra swojej umiłowanej Romanii. Od dzieciństwa pociągały Piusa modlitwa, liturgia i nauka religii. Wspierany dobrym przykładem rodziny, oddał się temu z entuzjazmem, co przejawiało się w typowych dla niewinnego wieku dziecięcego formach, jak nabożeństwo do Maryi, do Najświętszego Sakramentu, do Jezusa Ukrzyżowanego. Po wstąpieniu do zgromadzenia pasjonistów znalazł tam sprzyjający klimat, aby rozwinąć zasadnicze pragnienie życia w najgłębszej jedności z Bogiem, aby przygotować się do włączenia innych poprzez posługę kapłańską w to wspaniałe doświadczenie. Jednak do godności kapłańskiej nie było mu dane dojść. Gdy miał 21 lat, Bóg powołał go do siebie. W szczególny ślub pasjonistów, polegający na oddaniu czci i na nieustannej pamięci o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, Pius potrafił włączyć całe swoje życie, realizując w ten sposób misję swoistego powołania swojej rodziny zakonnej. Pochodził z biednego ludu, miał słabe zdrowie, przeciętną inteligencję, ale nie uważał tego za nieszczęście czy powód do frustracji. Realizował się w pełni w tym, że szukał mądrości w modlitwie. Od młodości szedł jej śladami i znalazł dla siebie rozległą wiedzę. I tak się stało, że Pius był prawdziwą solą ziemi dla tych, którzy go znali za życia i jest nadal solą dla tych, którzy przybliżają się do jaśniejącego świadectwa jego przykładu. Ojciec Święty w swojej homilii stwierdził, że w życiu brata Piusa nie ma żadnych niezwykłych zjawisk i to uświadamia nam, że nie są one potrzebne do zdobycia świętości, a świętość może osiągnąć każdy. Módlmy się. Boże, Ty powołałeś błogosławionego Piusa do szukania na tym świecie Twojego Królestwa przez dążenie do doskonałej miłości. Spraw, abyśmy wsparci jego modlitwami w radości ducha coraz więcej Ciebie miłowali. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.